Nasz statek konstrukcyjny pędzi do systemu Etiuk i miejmy nadzieję, że zajmie w imieniu Narodów Zjednoczonych Ziemi właśnie ten system. Przed tymi tutaj arktycznymi ptakami jakimiś dziwnymi. Construction complete. Ok, zakończyliśmy konstrukcję na Ziemi. I teraz tak, trzeba będzie zainwestować w żywność, której zaczyna się kończyć, tak więc farma hydroponiczna. I musimy chyba także powoli, no nie ma miejsca na Ziemi, musimy no, rozmontować te slumsy, te przemysłowe pustkowia. Co oczywiście no, ma swój koszt, jeżeli chodzi o energię. Research complete. Kolejna technologia opracowana. Tak więc możemy magazynować więcej energii i mamy kolejny poziom elektrowni. Świetnie. I teraz tak, możemy wykorzystać tutaj specjalizację Lewego, który specjalizuje się w technice komputerowej. Opracujemy to. A więc administracyjną sztuczną inteligencję, która steruje zapałem naukowym, co ciekawe. No to jest bardzo dobra inwestycja, 5% szybsze tempo badań. Tak więc tutaj nie ma co się zastanawiać. Krowi rajd, Emiotkę Sherry. Na tych pentulanów. Construction complete. I świetnie. Udało nam się opanować system Etiuk. Teoretycznie mogli oni... Pentulanie mogliby nas przyblokować tutaj. Musieliby jednak zająć aż 3 systemy. Tak więc chyba przerzucimy nasz okręt konstrukcyjny do góry, żeby być może przyblokować ich tu. Ten system bardzo bym chciał, ponieważ tutaj mamy miejsce na no, bardzo, bardzo dobrą kopalnię. Tak więc wysyłamy go do systemu, do gwiazdy Barnarda. Szczęśliwie mieliśmy wystarczającą ilość wpływów. Ok, mamy troszkę minerałów. Chyba zbudujemy kolejną korwetę. Tak powoli, powoli tą naszą flotę będziemy rozbudowywać. Jakie jest porównanie? Siły wyrównane, ale wzajemne relacje coraz gorsze. Wzajemne relacje coraz gorsze. Construction complete. Medyk, mówisz? Medyk, mówisz, aha, że w tym dodatku ci jacyś tam nomadzi kosmiczni mają... No jo. No faktycznie, mogą najeżdżać. Okej, UNS Kopernik wraca na Ziemię i niech bada w sumie być może tą okolicę galaktyki. Ursegor. Zarządca Ziemi osiąga kolejny poziom. Okej. Zakończmy już te gierki. Mówi emisariusz Pentulan, który ogłasza, że jesteśmy ich rywalem. Okej, no chyba nie pozostaniemy dłużni. Chyba nie pozostaniemy dłużni, ponieważ o ile się nie mylę, posiadanie rywala chyba zwiększa wpływy. Ale sprawdźmy to. Rywalizacja. Tak. Będziemy mieli nieco więcej wpływów. Okej. Dobrze, teraz damy wam takiego łupnia, na jakiego zasługujecie.
tile blocker cleared. Okej, okay, usuwamy. Powoli usuwamy. Kolejna anomalia, zbadajmy. I usuwamy tutaj te slumsy. Pytanie, czy ulepszyć te elektrownie? Wciąż mamy w sumie nadwyżkę energii. A więc chyba nie. Tu niedługo pojawi się kolejna populacja i mamy już farmę hydroponiczną. To więc spoko. Emmet Kesheli, a mówisz, że to jak te kaczki z King of Dragon Pass? Okej, okay, choć trudno to zaakceptować, wszystko wskazuje na to, że... Gdzie jest ta asteroida? Że asteroida CCC4399 jest koprolitem. Kawałkiem skamieniałych odchodów jakiejś olbrzymiej istoty żywej. Prawdopodobnie ma prawie miliard lat. Większość jego organicznych składników zmieniła się w złoża minerałów. Nasi naukowcy są zdumieni i zastanawiają się, jaka istota mogła wydalić coś takiego. Zadziwiające. No i teoretycznie moglibyśmy tutaj zbudować bazę, stację badań naukowych. Badać ten odchód. Tymczasem mamy kolejną technologię. Tak więc nasi robotnicy i żołnierze będą mogli wyposażyć się w wspomagane egzoszkielety. Tak więc żołnierze będą silniejsi i więcej minerałów. Świetnie. Czas na kolejny projekt w takim razie. I chyba będziemy inwestowali w przemysł. Moglibyśmy co prawda kolejny poziom działa zwojowego, ale zainwestujemy w to. Czyli tak, mamy tutaj przetwórnię minerałów. Można zbudować jedną na planecie i daje ona bonus 10%. Czyli no, zyskalibyśmy dość sporo minerałów. Wydaje mi się, że warto. To więc zainwestujmy właśnie w to. Okej. Zastanawiam się, czy nie zbudować kolejnego statku konstrukcyjnego. Jeden po prostu by zajmował być może systemy, a drugi budował kopalnię. Wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. Tak więc zlecamy budowę kolejnego statku konstrukcyjnego. Mamy także zniżkę dzięki Gring. Construction complete. I świetnie, udało nam się zająć gwiazdę Barnarda. Dobra, skierujmy w takim razie ten statek konstrukcyjny do Bantelgaum. Tam mamy miejsce na no, bogatą, straszliwie bogatą kopalnię. Construction complete. Mamy także kolejny statek konstrukcyjny. I niech on powoli tutaj buduje stacje naukowe, stacje badawcze i kopalnie. To więc kierujemy go do Alpha Centauri. O, okej, okay, bezczynny statek badawczy, tak więc... O, zbadajmy to. Zacznijmy od tego. Być może tu uda nam się ich przyblokować. No to by było naprawdę super. Ale zobaczymy. A, nie. Troszkę nas uprzedzili, czyli... Moglibyśmy ich zablokować jedynie tu. Okej, okay, badają także i ten system. Mamy także wpływy i możemy tutaj zająć system Bantelgaum
w imieniu Ziemi. I chyba czas na kolonie. Wydaje mi się, że czas już chyba na kolonie. Potrzebujemy 300 minerałów, tak więc troszkę poczekamy. System survey complete. Mamy tu kolejną planetę. Albo nie, najpierw zbudujemy tu kopalnię w tym systemie. Jak tam porównanie floty? Cały czas wyrównane. I świetnie, możemy wprowadzić kolejną tradycję, którą będzie dział badawczy. Aha, czyli większy wybór, jeżeli chodzi o nowe technologie. Całkiem niezły. I mamy wybory. Mamy wybory na nowego komisarza generalnego. Tak więc jak to wygląda? Czyli mamy tu kilku kandydatów. Mamy Gring, czyli urzędującą panią komisarz. Kandyduje także Lewy, nasz fizyk, także mstark.pl, nasza pani socjolog oraz Ursegor, który zarządza Ziemią. Która zarządza Ziemią. Moglibyśmy wykorzystać wpływy na wsparcie któregoś z kandydatów, ale no, nie, tych wpływów potrzebujemy bardziej do zajmowania nowych systemów, mi się wydaje. Nawet co ma być, to będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, kto wygra. Nie wiem, czy to komisarz, sekretarz generalny chyba powinien być, a nie komisarz. System survey complete. Okej, mamy zmianę. Mamy zmianę. Nowym sekretarzem generalnym staje się Ursegor, co ciekawe. A więc do niedawna zarządca Ziemi. Jakie ma cechy? Odkrywca. Aha, czyli szybsze badania anomalii, świetnie. I reformator. Jest też reformatorką. Więcej jedności. Spoko. A, i z kolei jej obietnicą wyborczą jest budowa 4 stacji badawczych. No to więc postaramy się to wypełnić. I pytanie, kto teraz zarządza Ziemią? Chyba nie mamy zarządcy. Nie. Okej, nie mamy też kandydata. Wyraźnie. Czyli trzeba kogoś zrekrutować. Kogo my tu mamy? Mamy Ameis. 46 lat, tańszy koszt rekrutacji o połowę. Mamy także Jarheda, który będzie żył dłużej i ma 30 lat, czyli to była dobra inwestycja. I telewizorka, który też żyłby dłużej, ale ma już 40 lat. Wydaje mi się, że Jarhead to będzie chyba najlepsza opcja. A więc nowym zarządcą Ziemi staje się Jarhead. Construction complete. I dobra, czas na budowę pierwszego statku kolonizacyjnego. Budowa potrwa rok i no bardzo olbrzymi koszt, jeżeli chodzi o zasoby. Dobra, badamy te systemy tutaj dalej. I powiedzmy, zrobimy coś takiego. I teraz tak, kolonizacja jest dość kosztowna, jeżeli chodzi o energię. Nasze dochody są małe. Tak więc chyba poulepszamy te nasze elektrownie. System survey complete. Okej, tymczasem zbadajmy te tu kilka układów.
Okej, spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie Miklor, w wirze Miklora. I do czasu pozyskania nowych informacji na temat tych dziwnych obiektów zostały określone... Aha, okej, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, mamy tu czarną dziurę. I na orbicie tej czarnej dziury jest jakaś stacja kosmiczna kosmitów, chyba dość potężna. Ta liczba to jest siła tej stacji kosmicznej, 6-7 tysięcy. Dla porównania nasze 5 korwet ma siłę 190. Okej, tak więc lepiej chyba omijać to szerokim łukiem, podejrzewam. No, miejmy nadzieję, że naszego statku badawczego ta stacja nie zaatakuje. Tymczasem ulepszamy nasze elektrownie. System survey complete. Okej, mamy anomalię w tej czarnej dziurze. Kurczak pożogi ma już trzeci poziom, tak więc zbadajmy. Ulepszamy kolejną elektrownię. Okej, zobaczmy, o co chodzi. Sygnały pochodzą z niewielkiej metalowej kapsuły. Oficer naukowy Kurczak Pożogi informuje, że jest to starożytna kapsuła ratunkowa obcych. Eony temu znalazła się ona na krawędzi studni grawitacyjnej czarnej dziury, w pozycji o krok od wykonania lotu z asystą grawitacyjną. Trudno powiedzieć, czy to wynik celowego działania, ale od tamtego czasu automatyczne silniki kapsuły walczą z przyciąganiem horyzontu zdarzeń. W tej chwili znajduje się ona zbyt blisko horyzontu i nie możemy jej przejąć. Kurczak Pożogi nagle przerywa meldunek, a załoga statku UNS Magellan informuje, że oficer naukowy bardzo martwi się tragicznym losem tejże kapsuły. Okej. O, okej. Kurczak Pożogi staje się paranoiczką. Paranoiczką, przez co wolniej będzie prowadziła badania systemów i badania anomalii. No niestety. O, mamy także pierwszą frakcję. Od niedawna nowa frakcja zyskuje poparcie na wewnętrznej scenie politycznej. Na jej czele stoi komisarz, sekretarz generalny Ursegor. I nazwa tego ugrupowania to Zgromadzenie Równouprawnienia Obcych. Członkowie nalegają na przyjazne relacje z obcymi gatunkami. Niezadowolona frakcja będzie źródłem kłopotów, ale osoby popierające działania rządu mogą okazać się użyteczne. Okej, tak więc mamy pierwszą frakcję, która... A więc na jej czele stoi właśnie Ursegor. Nasza pani sekretarz generalny. I właśnie, czego ta... Jak działają frakcje? Każda frakcja czegoś tam chce. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to członkowie tej frakcji, a więc populacja, mogą stawać się niezadowoleni. Z kolei, jeżeli frakcja jest zadowolona, to będzie dawała bonusy do wpływów. A więc tak, czego oni chcą? Chcą, żeby czystki etniczne były niedozwolone, zakazane. Żebyśmy mogli przyjmować wszystkich uchodźców. No, na tą chwilę chyba może... Tak, prawo, nasze prawo chyba pozwala na przyjmowanie uchodźców. Chcą także, żebyśmy wprowadzili tradycję dyplomacji. Czyli tutaj. Dyplomację. I chcą, żebyśmy nawiązali z kimś kontakt, ale tu już nawiązaliśmy kontakt z tymi ptakami tutaj. No dobra, zobaczymy, jak to będzie... Jak ta frakcja będzie wpływała na naszą politykę. Zobaczymy. Anomaly found.
Mamy kolejną anomalię. Jakiś krater. To zbadajmy. Research complete. I kolejna technologia opracowana, a więc sztuczna inteligencja przyspieszająca postępy badań. Mamy w tej chwili, jak widzicie, większy wybór, aż 4. I teraz tak, wykorzystamy tutaj biegłość lewego w technice komputerowej i opracujemy chyba to. Protokoły automatycznej eksploracji, czyli szybciej po prostu nasze statki naukowe będą badały rozmaite ciała niebieskie. A to jest dobre, bo w połączeniu z naszą tradycją no da nam, przyspieszy postęp faktycznych badań naukowych. Dobra, mamy także wpływy na budowę kolejnej stacji. I teraz pytanie, czy kierować się tutaj i spróbować zablokować ich tu? Okej, tu na razie to wygląda dość bezpiecznie. Tak więc chyba skierujemy się tu i zajmiemy Syriusza, ponieważ mamy tutaj świat, który by się nadawał na kolonię. A właśnie, porównajmy. Mamy tutaj dwa miejsca na właśnie pierwszą kolonię, czyli Alpha Centauri 3 i Syriusz 3. Okej, mamy tu specjalny zasób i chyba... ta planeta jest chyba bogatsza. Tak, chyba Syriusz będzie naszą pierwszą kolonią. Tak mi się wydaje. Construction complete. Okej, zobaczmy. Zderzenie nadświetlne. Księżyc Deteris 2A. I na jego powierzchni powstał... Jest olbrzymi krater, który powstał w wyniku zderzenia ze statkiem kosmicznym. Sądząc po rozmiarach krateru, okręt schodzący z hiperlinii z maksymalną prędkością musiał z nieznanych powodów uderzyć w powierzchnię, co miało miejsce 10 tysięcy lat temu. Statek UNS Magellan wykrył pozostałości ech podprzestrzennych w pobliżu miejsca katastrofy, co sugeruje wystąpienie zapadniętego pola nadprzestrzennego. Niestety nie możemy potwierdzić tej hipotezy. Jednostka uległa dezintegracji w chwili zderzenia. Okej, zyskujemy nieco postępu w badaniach fizycznych. I mamy tu kolejną planetę arktyczną. A, czyli coś w sam raz dla naszych rywali. O! Mamy kontakt z jakąś niezależną stacją kosmiczną. Zobaczmy. Najwyższy kurator Adel, córka Mirka. Witajcie, międzygwiezdni podróżnicy. Jesteśmy kuratorami. Nasz starożytny zakon został ustanowiony wiele eonów temu przez kilka potężnych na on czas galaktycznych mocarstw. Naszym celem było zachowywanie wszelkiej wiedzy, aby zabezpieczyć galaktykę przed ponownym nastaniem mrocznych wieków, masowego wymierania i barbarzyństwa. Jednak zawiedliśmy. Dziś niewielu nas już pozostało. Lecz wciąż niestrudzenie zajmujemy się naszym świętym zadaniem, które odziedziczyliśmy po przodkach. Chętnie podzielimy się z wami częścią naszej wiedzy. Za odpowiednią cenę. Okej. Zobaczmy, jaka to by była cena. Czyli to nie jest cywilizacja, tylko to jest jakaś pojedyncza stacja kosmiczna, zamieszkana właśnie przez tych kuratorów. Okej, bardzo duże koszty. 1000 energii. To więc to jest za dużo. Mamy także statek kolonialny. I jak widzicie, jest on bardzo kosztowny w utrzymaniu. Jesteśmy na deficycie. To więc kierujemy go już do Syriusza. System survey complete. System survey complete. Mamy także kolejną technologię. Aha, a więc przetwórnie minerałów.
Dobra, tak więc czas na klucks. Może już czas pomyśleć o technologiach wojskowych. Weźmy to, ulepszone kadłuby korwet, czyli punkty kadłuba plus 100. A ile one na tą chwilę mają? O, no to jest dość spory wzrost, o 1/3. Okej, okay, wygasł edykt poznawanie gwiazd. No na razie nie stać nas na wprowadzanie kolejnego edyktu chyba. Mamy tutaj także, jak widzicie, większy wybór. Construction complete. I świetnie, Syriusz zajęty. Brakuje nam w tej chwili wpływów, tak więc zainwestujmy w stacje górnicze. A ten statek możemy wysłać już chyba tutaj. Ursegor. A, Ursegor. Ursegor. No tak, ty jesteś. Stoisz na czele partii ksenofilów. O. To więc byś nie chciał floty wojennej w ogóle. No, zobaczymy. Na razie. Na razie masz poparcie 5 jednostek populacji. A więc większość. Popieracie większość populacji Ziemi. No dobra. Właśnie, zobaczmy jak porównanie flot. Okej, okay, mają silniejszą flotę. Ptaki mają silniejszą flotę. Research complete. Okej, gdzie to jest? Mantal. Nie wiem, dlaczego nie pokazuje, gdzie to jest. No, w każdym razie na peryferiach układu Mantal odkryto starożytną stację kosmiczną. Otaczająca ją szczątkowa sygnatura podprzestrzenna wskazuje, że stacja może być swoistą kosmiczną bramą, a więc elementem hipotetycznej sieci obiektów, które kiedyś umożliwiały prawie natychmiastowe podróże między różnymi częściami galaktyki. Nawet jeśli to prawda, aktualny stan techniczny bramy kosmicznej sprawia, że nie nadaje się ona do użytku. Gdyby udało się ją naprawić, jej właściciel byłby w stanie dotrzeć do każdej działającej bramy kosmicznej w galaktyce, dzięki czemu jego statki kosmiczne mogłyby przemierzać gigantyczne odległości w ciągu kilku dni. Okej, gdzie to jest dokładnie? System Mantal. A, tu. Wyłączona brama kosmiczna. Okej, czyli teoretycznie moglibyśmy to zbadać. Ale nie mamy technologii. Nie mamy na razie technologii, żeby cokolwiek z tą bramą robić. Ale no, dobrze by było zabezpieczyć ten system. Naprawdę dobrze by było zabezpieczyć ten system. Okej, mamy także technologię, a więc strojenie częstotliwości i syfon energetyczny. Tak więc no, tą technologię opracowaliśmy badając te dziwne istoty i cóż, bardzo skuteczne przeciwko osłonom. Bardzo skuteczna broń przeciwko osłonom, niezbyt skuteczna przeciwko pancerzowi. Czas na kolejny projekt. W sumie nasza sytuacja z żywnością jest troszkę napięta. Tak więc być może ekosymulacja. Będziemy mieli kolejny poziom farm hydroponicznych.
I wprowadzimy chyba zmiany w budowie naszych korwet. Czyli tak. W tej chwili mamy jako broń dwa działka elektromagnetyczne, które są skuteczne przeciwko osłonom. I laser, który jest bardziej skuteczny przeciwko pancerzowi. Tak więc ja bym zrobił tak. Dałbym tutaj ten syfon. I dwa lasery. Tak mi się wydaje. Ten syfon bardzo dobrze by sobie radził z tarczami. I wtedy no, nasze lasery robiłyby robotę. Tak mi się wydaje. No i żeby też wykorzystać bardziej te nasze korwety, zamontujemy tutaj także wzmacniacz reaktora. Dzięki temu będziemy mieli nadwyżkę mocy, co z kolei powinno, o ile się nie mylę, przełożyć się na uszkodzenia, tak? Tak, mając nadwyżkę mocy będziemy mieli, zadawali większe uszkodzenia. Tam jest, to jest nowy wzór naszej korwety. Gdyby nie, no, doszło do wojny, to lepiej by sobie radziły, podejrzewam. Tak więc ulepszymy tą naszą niewielką flotylę. I w sumie być może zbudujemy jeszcze jedną. Ships upgraded. Statki ulepszone. I jeszcze jedną, bo chyba zostajemy troszkę w tyle. Za pentulanami. Tak, mają większą flotę. Atreu, mówisz, aha, żeby skupiać się na konkretnym wrogu. Ale my nie wiem, ja nie wiem, co ci pentulanie mają, nie? No nie wiemy, jakie oni mają okręty, na czym oni się skupiają. Tak więc lepiej być chyba przygotowanym na tym etapie na każdą ewentualność, tak mi się wydaje. Tymczasem nasz statek kolonialny dotarł do Syriusza. Tak więc czas na kolonizację. I teraz pytanie, w którym miejscu umieścić naszą przyszłą stolicę? W którym miejscu by lądować? Ponieważ miejsce to będzie dawało bonusy sąsiednim polom. Wydaje mi się, że tu to będzie najlepsze miejsce. I na Syriuszu mamy także, o, wyjątkowej jakości minerały. Tak więc 25% więcej minerałów. Tak więc to na pewno, tak, to jest lepszy wybór niż Alpha Centauri. Construction complete. Ok, tak więc zakładamy pierwszą kolonię. Nasz statek kolonizacyjny gładko wylądował w okolicy Delty Dużej Rzeki, na jednym z kilku kontynentów Syriusza 1. Ten umiarkowany, zalesiony region będzie idealnym pierwszym lądowiskiem. Okręt został na stałe zamieniony w centrum administracyjne nowej osady, a rdzeń jego reaktora posłużył po usunięciu za tymczasowe źródło zasilania. Wokół potężnego kadłuba okrętu wyrosły setki małych namiotów gotowych schronień, gdy koloniści zaczęli masowo opuszczać pokład. Okej, tak więc mamy już pierwsze miasto na obcym świecie. Mamy także kolejną anomalię. I tutaj musimy poczekać na zakończenie kolonizacji, co potrwa 4 lata. Co do stacji naukowych, to ja wiem, ja będę je budował. Tylko wydaje mi się, że skupienie się najpierw na zasobach, no, pozwoli nam szybciej potem budować te stacje badawcze. Ale tak, za chwilę się tym zajmę. Tymczasem pole magnetyczne planety Mantal 3 uległo całkowitemu odwróceniu, gdy statek UNS Magellan prowadził obserwacje. Po tym rzadkim wydarzeniu planeta ma odwrócone bieguny magnetyczne. Na szczęście czujniki naszego statku odnotowały to wszystko i dostarczyły naszym naukowcom cennych danych. Tak jest nieco większy postęp.
Okej, okay, zbudujmy, wyślijmy tutaj już ten statek konstrukcyjny. I być... A, faktycznie. Dobra, chwilę wstrzymamy się być może z ekspansją i... ogarniemy... ogarniemy te systemy, które już mamy, pobudujemy stacje badawcze, bo to jest też obietnica wyborcza Ursegor. Quarkadron, od czego zależy wpisanie na listę postaci? No ja po prostu wziąłem listę subskrybentów i chętnych patronów z Patreona i wpisałem to do pliku. Ale chyba będę mógł wprowadzać zmiany. Ja nie wiem do końca, jak to działa, ale chyba będę mógł dodawać kolejne niki. A co do tego, czy w grze się coś pojawia, czy nie, no to to jest losowe. Okej, okay, poczekajmy tutaj na budowę kolejnych stacji. Okay. Tak więc minerałów zyskujemy już dość sporo. Energii też mamy sporo. No ponieważ w tej chwili kolonizacja dość dużo tego bierze. Musimy jednak nieco bardziej rozwinąć ziemię. No właśnie, tutaj nie mamy budynku. I zbudujemy tutaj... Gdzie to było? Przetwórnie minerałów, bo to jest plus 10% całości. System survey complete. KZ, tak, wszystkich subskrybentów ja wczoraj. Wczoraj ściągnąłem listę i wszystko tam wpisałem. Na razie nie stać nas na admirała. Musimy poczekać na założenie tej kolonii na Syriuszu. Ok, mamy przetwórnie minerałów i już całkiem niezłą produkcję właśnie tych zasobów. To jest całkiem nieźle. No i ponieważ tu się pojawi jednostka populacji, zbudujmy kolejną farmę hydroponiczną. Tymczasem odkryliśmy na orbicie Ratadore 4 opuszczoną kapsułę ratunkową, która była osmalona zapewne podczas wybuchu statku matki. Początkowe skanowanie pozwala przypuszczać, że jednostkę zbudowano ponad 5000 lat temu. Załoga statku UNS Magellan zdołała otworzyć kapsułę i znalazła w niej szczątki gadziego kosmity, ubranego w olśniewający mundur. W jednym ze szponów trzymał zdjęcie innego przedstawiciela swego gatunku. Być może partnerki, albo uwielbianego przywódcy. No, ciekawe. O, okej, i będziemy mieli za chwilę pierwsze kosmiczne starcia. Ponieważ mamy niestety narodzenie się kosmicznego piractwa. Wywiad marynarki wojennej poinformował o kilku atakach na cywilne statki w naszej przestrzeni, do których doszło w ciągu ostatnich miesięcy. Sprawcami są prawdopodobnie dezerterzy i inni renegaci z Ziemi. Bandyci ci stworzyli prowizoryczną flotę mocno zmodyfikowanych statków cywilnych, a teraz nadali sobie nazwę Burzowi Lordowie. Okej, ich maszyny są prymitywne, ale stanowią zagrożenie, którego nie wolno zignorować. Dobra. System survey complete. Tak więc gdzieś tutaj na rubieżach pojawiła się baza piratów. Za chwilę zaatakują. A, ten admirał być może teraz by się przydał, ale no, nie stać nas na to. Hostile fleet detected.
Okej, okay. I mamy pojawienie się wrogiej floty. Czyli ich baza prawdopodobnie leży w systemie Gofia. Dobra, wysyłamy nasze korwety do Gwiazdy Barnarda. Miejmy nadzieję, że dotrą na czas i że nie będziemy mieli jakichś wielkich strat. Siły wyrównane. My mamy siłę 256, oni 206. Pytanie, czy mamy informacje co do tych ich okrętów. Ok, mają tylko małe deflektory, niewiele dział. Czyli nie będą zbyt skuteczni przeciwko deflektorom. Nie, powinniśmy wygrać. Te ich statki są chyba także mniejsze. Okej. Nasz statek konstrukcyjny zaatakowany. Spróbujmy więc go wycofać. Evading hostile fleet. Okej, piraci zaatakowali kosmiczne wieloryby. A, czyli te dziwne istoty, które wcześniej zbadaliśmy. Okej, no te stwory chyba nawet nie reagują. Chyba. Nasz statek konstrukcyjny chyba ucieknie. I opracowaliśmy kolejną technologię. Punkty kadłuba korwety plus 100. Tylko musielibyśmy chyba najpierw ulepszyć nasze okręty. Dobra, kolejna technologia. Zainwestujmy być może troszkę w technologię i placówkę techniczną poziomu pierwszego. Nasza flota wojenna cały czas w drodze. System survey complete. I właśnie, mamy tutaj w każdym systemie, który do nas należy, mamy także właśnie tą placówkę. Właśnie tąże placówkę. Gdzie można sprawdzić jej uzbrojenie, to jest pytanie. Tutaj szczegóły. No nie jest zbyt dobrze uzbrojona. Jedyne co ma, to wyrzutnie pocisków jądrowych. Ma także tarcze, deflektory i pancerz. No jednak... Ale okej, cały czas ostrzeliwuje tymi pociskami wroga. I dobra, nasza baza gwiezdna poradziła sobie sama. Tak więc piraci byli zajęci polowaniem na te kosmiczne wieloryby. I w tym czasie rozwaliliśmy ich pociskami. Okej. Tak więc nasza flota tutaj niepotrzebnie w sumie dotarła. Troszkę zbyt późno. Wyślijmy ją jednak do systemu Gofia, no ponieważ ja podejrzewam, że tam znajduje się baza piratów. I faktycznie. Okej, nie jest zbyt silna, tam jest to nie powinno być problemem. I nasza dumna, choć niezbyt duża flota rusza do ataku. System survey complete. Construction complete. Hostile station engaged. No to więc jest tylko kwestia czasu, chyba nie poniesiemy tutaj strat. Tak więc spoko. Tymczasem wracajmy do budowy. Tak więc mamy dość sporo minerałów. Zbudujmy tu kolejne stacje badawcze. I tutaj zbudujmy stację górniczą. Oraz od razu badawcze.
Stacja piratów zniszczona. Świetnie. I mamy nieco łupów, a więc nieco minerałów i energii. W sumie to może najmiemy już admirała. Bo piraci mogą wrócić. Tak więc najmiemy nowego admirała. Zobaczmy, kogo tu mamy. Mamy dziadka WP. 52 lata. I tu zaoszczędzimy na koszcie rekrutacji. Mamy także admirała Pitrika, który jest zwiadowcą. O, to całkiem niezła umiejętność, bo szybciej wykryje wroga i szybciej się porusza w systemie, w obrębie systemu. Mamy także admirała Medyka, który jest chyży. Większa szansa na unik i szybkość podświetlna. Weźmiemy chyba admirała Pitrika. W tej chwili większość czasu podróżując z systemu do systemu to zajmuje właśnie podróż przez sam system. Tam jest to będzie chyba dobra opcja i wracamy w takim razie do naszej stacji na orbicie Ziemi, aby dokonać napraw. Ok, możemy wprowadzić przedostatnią już tradycję z dziedziny odkryć, a więc edukację politechniczną. Aha, wszyscy nasi przywódcy będą o 25% szybciej zdobywali doświadczenie. Ok. Anomaly found. Zbadajmy kolejną anomalię. Ok, już niewiele zostało do zakończenia zbudowania kolonii. O! Mamy chyba ślad pierwszego artefaktu Cybrexu. Jeden mocno wypalony moduł to wszystko, co zostało po stacji badawczej Cybrexu, która setki tysięcy lat temu orbitowała wokół świata Karator 1b. Rozszczelnione wnętrze modułu wypełniają zwłoki istot będących częściowo maszynami, a częściowo organizmami żywymi. O, to ciekawe. Tak więc moglibyśmy tutaj teoretycznie zdobyć pierwszy artefakt właśnie tego Cybrexu, ale potrzebujemy bardzo doświadczonego naukowca, który ma poziom 5. Kurczak Pożogi ma 4. A Vonles 3. Tak więc no, na razie brakuje nam troszkę doświadczenia. Tymczasem nasze statki konstrukcyjne zaczynają tu budować stacje badawcze. Czyli zrealizujemy chyba także tym samym obietnicę. Jeszcze 3. Flota naprawiona. I dwie kolejne technologie opracowane. Świetnie, to więc będziemy szybciej prowadzili badanie ciał niebieskich. I teraz tak, co dalej? Wykorzystamy tutaj chyba biegłość w technice komputerowej. Postawmy na technologię, a więc laboratorium fizyczne pierwszego poziomu. Co do socjologii. Ok, moglibyśmy usuwać. Jak widzicie, moglibyśmy usuwać trujące wodorosty. Mamy je na Syriuszu? Tak, chyba, tak więc chyba to opracujemy. Z myślą o naszej kolejnej pierwszej kolonii. I jest to także specjalizacja mstark.pl, ponieważ specjalizuje się właśnie w planetologii. Ok, wszyscy naukowcy zyskują kolejny poziom doświadczenia. I trafiamy na kolejne statki obcych. To Jubos. Ok, zobaczmy, jak to wygląda. O! A nie, to jest stacja.
To jest kolejna jakaś opuszczona. Chociaż no, czy opuszczona to nie wiemy, ale stacja. Tak więc moglibyśmy to zbadać. Tak też chyba zrobimy. Construction complete. Okej, Kopernik zakończył badania, tak więc kolejne kilka systemów. I statek konstrukcyjny także zakończył budowy stacji naukowych, tak więc zbudujmy tutaj ostatnią i wrócimy za chwilę do zajmowania nowych systemów. Okej, Ursegor spełniła swoją obietnicę, tak więc zyskujemy nieco jedności. Sorki, ale Alduin Sikorski mówisz, aha, żeby używać automatycznej eksploracji? No nie wiem, zobaczymy. Dobra, tutaj już wszystko zbudowane, tak więc zajmijmy ten system tutaj. Special project complete. Mamy także kontakt z kolejną niezależną stacją kosmiczną. Tym razem jest to trupa artystów. Cóż za radosny dzień. Wybacz moje maniery, sądzę, że należałoby się przedstawić. Jesteśmy grupą artystów. Nasi członkowie poświęcili życie sztukom pięknym, muzyce, kulturze i przede wszystkim innym rzeczom, dzięki którym istota rozumna może swą egzystencję uczynić znośną. Jeżeli zechcesz zapoznać się z naszymi dziełami, skontaktuj się z nami, proszę. Czyli tutaj chyba możemy handlować... Wymienić jeden zasób na wpływy, o ile się nie mylę. Anomaly found. Spodajmy kolejną anomalię. Niewielkie ciało niebieskie z wyraźnymi ogonami gazowymi i cząsteczkowymi pojawiło się niedawno w Układzie Słonecznym. A, czyli mamy kometę, która dała nam więcej jedności. Czyli w przeciwieństwie do Europy Universalis 4 to ma tutaj działanie pozytywne, kometa. Tak więc za chwilę kończymy. Poczekajmy tylko. Okej, to mamy. Tutaj mamy powtórzenie tego wydarzenia, więc kolejne jakieś starożytne zderzenie. I nieco więcej postępu w badaniach fizycznych. I założyliśmy naszą pierwszą kolonię. Tak więc kolonię na Syriuszu 1. No, którą trzeba będzie rozbudowywać. Początki będą dość trudne. Ale jest to dość dobry system, który no, ma także 25% więcej minerałów.